Dzień dobry Państwu, witam na wtorkowym monitorze eurotycznym. Powiem Ci szczerze, Paweł, że jak zwykle jak siadam przed Gazetą Wyborczą, to mi się robi niedobrze, więc próbuję. Nie wiem, dołączymy być może. Ale są dobre wiadomości, nawet wyborcze. Słuchaj, prezydent Bytomia odwołany, radni też. Okazało się, że Bytom czekają nowe wybory. W niedzielę mieszkańcy odwołali w referendum prezydenta Piotra Koja, PO i wszystkich radnych. Koj naraził się mieszkańcom m.in. likwidacją szkół i prowadzeniem tak zwanego podatku od deszczu, czyli opłaty za odprowadzanie deszczówki. Tak, nie, się... była taka opłata? Tak. PO jest tutaj bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o wynajmowanie nowych opłat. Nie, no doskonałe. Jestem ciekaw, czy zamontowali liczniki jakieś, czy to tak ryczał. W każdym razie jest to przykład, że można coś zrobić, żeby różnego rodzaju łachmytów się pozbyć. Natomiast marne szanse, żeby został wprowadzony kurator do PZPN-u, czego chce Solidarna Polska. Więc chyba wszyscy chcą. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. Nie, lato się ostanie, także tutaj to nie ma nie, gadania. Słuchaj Tomek, lato się nie ostanie. Neverending story w wydaniu PZPN-u musi się kiedyś zakończyć. No co ty, a niby dlaczego? Gnój. A niby dlaczego? Nie, niby dlaczego. Człowiek, to nie zdajesz sobie chyba sprawy, Tomek, jak oni tam mocno są uwikłani, tam wiesz, jak za czasów stalinizmu, jeden na drugiego mateczkę i co oni tam mają za uszami, także... Łukasz Warzecha z Rzeczpospolitej pisze w felietonie, to nie zauważa nas Rzeczpospolita, chociaż jeszcze nie z tytułu, ale już zauważa, seryjny samobójca znów grasuje po kraju, to tak z nowego ekranu. Takie komentarze pojawiły się w sieci, bliżej nieokreślonej sieci, po śmierci Sławomira Petelickiego. Cały felieton Warzech jest skądinąd rozsądny, a mówi o tym, że po raz kolejny w przypadku tajemniczej śmierci opinia policjantów, na przykład policjantów siedzących za komputerem, jest od razu już taka wyrokująca, to było samobójstwo. To się oczywiście okaże, chociaż być może nie w Polsce. Nie, no słuchaj, jeżeli to jest komando samobójców, no to jeżeli to są mądrzy ludzie, a podejrzewam, że byle głupkom takich poważnych spraw jak odstrzelenie Petelickiego się nie zleca, no to na pewno zrobili tak, żeby to wszystko wyglądało, jak miało wyglądać. Jeżeli samobójstwo, no to będzie wszystko poza monitoringiem, będzie pasowała broń do łapy, tak? Broń do człowieka, kula do broni. Tak, kula tak, do dziury. Kula do dziury. A poza tym zawsze w odwodzie stoi Gazeta Wyborcza, która przekonuje głupie społeczeństwo o tym, jakie to straszne kłopoty miał Petelicki i jak... ile było powodów, że mógł się załamać i popełnić samobójstwo. Oczywiście wszystko wyssane z brudnej łapy Michnika, ale funkcjonuje. Tomek, ja przelecę szybko przez rzepę, bo są same złe wiadomości. Tylko 400 zł miesięcznie, donosi Rzeczpospolita, wyniesie emerytura częściowa, będzie wyliczana na niekorzystnych zasadach. Zaskoczyło Cię to, że rząd coś będzie na niekorzystnych zasadach wyliczał dla obywateli? Nie. Nie jesteśmy zaskoczeni. Rząd utrudnia dobroczynność, zamiast ułatwiać organizowanie zbiórek publicznych, rząd chce je utrudniać. Organizacje rządowe protestują. To kolejne. A mówiliśmy o tym, to rzeczywiście Mularczyk, jak był u nas, to oni składali taki projekt dotyczący zmian zasad prowadzenia zbiórek publicznych. Żeby nie trzeba było tego przewalać przez żadne organizacje, które część z tych zbiórek sobie zwyczajnie zatrzymują. I Litwini, słuchaj, Rzeczpospolita ilustruje to zdjęciami, bo właściwie zauważają to wszystkie gazety, z którymi się dzisiaj zetknąłem, że wandale zbezcześcili mauzoleum z sercem marszałka i grób jego matki na cmentarzu Rossa w Wilnie. Słupek Jedyminem namalowali. Litwini, wy tam jesteście naszymi gośćmi, naprawdę, to nic nie trwa wiecznie. Przynajmniej w Wilnie. Jesteście u nas, nie u siebie. Przynajmniej w Wilnie. Nie oddamy Wilna, nie oddamy Wilna, nie oddamy miasta Wilna. Przyjdzie armia inna, zrobi co powinna, nie oddamy miasta Wilna. Widzę, że sięgnąłeś do pedałów. A jak? Bo ja tu też mam takiego ulubione. Słuchaj, Gazeta Wyborcza
Pisze tak, prawie 2/3 Polaków jest przeciwna związkom partnerskim dla homoseksualistów. Odkrycie. 71% badanych popiera wprowadzenie związków partnerskich dla tych, którzy nie chcą brać ślubu. Ale już dla homoseksualistów nie. I to wiesz, i to przy ankiecie robionej przez tą kretynkę od równości płci jest taki urząd, ale jakiś się nawet nie chce wspominać, bo to jest jakiś debilizm po prostu. Oni też... Ona się nazywa Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. I być może jest facetem. Ale oni z tego chcą wybrnąć inaczej. No, przykładem jest Anna Grodzka, który jako facet może przecież wziąć ślub ubierając sukienkę. Nie, no bo to jest bardzo sprytny sposób, bo teraz Palikot wymyślił, żeby było 50% parytetów, gdzie się da. No i w tym momencie wszystkie pedałki pochowają pałki, schowają pod spódniczkami i się wpiszą tutaj na te parytety. W Super Expressie mam Filip Zagórski, 20-latek, popatrz, tak wygląda, zaraz wam pokażę. To jedyne. Przebiera się za dziewczynę i pozwał swoich rodziców o alimenty, bo tłumaczy, że on się czuje kobietą, a oni go wywalili z domu, a ja bym cię też, gówniarzu, wywalił z domu, jakbyś już ze sukienką. No nie, no to na pierwszy dzień wiosny to można. No. Ale nie, od razu, jeżeli by was to interesowało, nie obciął sobie tego, co go czyni mężczyzną, tylko po prostu chodził w sukienkach. A Gazeta Wyborcza idzie dalej, bo mówi, że związki partnerskie to prawo do szczęścia. Ale groźne. Groźne, bo atrakcyjne. Atrakcyjne, tak. No i jest związki partnerskie. Polska powinna umożliwić zawieranie związków partnerskich osobom tej samej płci, zaleca Rada Praw Człowieka ONZ. No i niech się, za przeproszeniem, ONZ odwal się od Polski, co zajmie się sobą. Matka z Torunia, Tomku, musi oddać córki do domu dziecka, bo jest biedna. To takie najlepsze podsumowanie sytuacji rodzin w Polsce. To niedługo do domu dziecka będzie bardzo dużo rodzin, tak, musiało oddać córki i synów, ponieważ społeczeństwo biednieje. No, gratulujemy, panie premierze. Dobrze, aż się cieszę, że jestem dorosły, bo moi rodzice też nie zarabiają. Naprawdę pod rządami Platformy jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. No. Doda skazana. W końcu. Tak, jednak sąd stwierdził, że obraziła uczucia religijne, dostała 5000 zł grzywny, ale za to już ma kartoteczkę. 5000 zł grzywny. No tak, tak, tak. A ja bym jej dał jeszcze nakaz chodzenia w metkach. No i dla czystej zasady, bo mnie nie lubi. I żeby Super Express mógł wolniej pojechać. Tak, i odkrywanie biustu, żeby zapobiec sodomii. Takie było prawo kiedyś, już nie pamiętam, czy we Florencji, czy w Wenecji. Bardzo dobre prawo. Że w XIV czy w XV wieku rajcy wprowadzili takie prawo, że kobiety w takim wieku mają nakaz w takich a takich miesiącach letnich chodzić z odkrytym biustem. To ja zgłaszam taki postulat. Bo to miało zapobiec sodomii, która wtedy stała się plagą. Może czyli, to jest odpowiedź, a wiesz, na wiesz co to była sodomia? Teraz sodomią nazywamy współżycie ze zwierzętami. Nie, nieprawda. Pedalstwo zwykłe. Ale to zawsze było pedalstwo. Tak? To zawsze było pedalstwo, odkąd aniołowie przyszli do Sodomy. Tu mamy dysonans poznawczy, słuchaj, bo w Gazecie Wyborczej apteka z sumieniem bez koncesji. Gazeta Wyborcza pisze, że farmaceuci nie mogą odmawiać sprzedawania środków antykoncepcyjnych, powołując się na klauzulę sumienia. Jeśli tak będą robić, mogą stracić koncesję. To stanowisko głównego inspektora farmaceutycznego. Natomiast nasz dziennik pisze inaczej, że mogą. O. Tak, że mogą. Faktycznie. Rozmowa z adwokatem doktorem Olgierdem Pankiewiczem w naszym dzienniku. Tego rodzaju zalecenia po pierwsze są bezprawne, bo to jest jakiś tylko okólnik, a po drugie, że ten organ, który to zalecił, nie ma żadnych uprawnień do pozbawienia koncesji z tego powodu, więc zalecił, żeby się po prostu tym zwyczajnie nie przejmować, no więc nie mogą, mogą, nie mogą, mogą. Dziennikarze... Wywalamy to. Dziennikarze, ja już zamknę, słuchaj, przegląd tabloidów. Dziennikarze skupiają się na śmierci generała
Petelickiego. Słusznie. I tutaj wszyscy, ale wszyscy są znawcami, po prostu wszyscy. Każdy jeden dziennikarz jest znawcą psychologii, psychiatrii, balistyki, znawcą broni, znawcą wojskowości. Nie, bo dziennikarze to jest wykształcony naród. No. Wykształcony inaczej. Lekkie ustępstwa Krystyny Szumilas odnośnie historii, że Krystyna Szumilas, minister MEN-u, zapowiedziała, że ojczysty panteon i ojczyste spory stanie się obowiązkowy w ramach wprowadzonego od nowego roku szkolnego 2013-14 przedmiotu historii. Historia i społeczeństwo. Czyli już jakieś tam, na jakieś tam ustępstwa krowa poszła. No a jeszcze pójdzie na większe. Co nowego na świecie? Niemieckie Leopardy pojadą do Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska podpisała wielki kontrakt z Niemcami na czołgi. Wyleciał Abrams, a będą Leopardy. Merkel się cieszy. Moskwa Abrams wysłała. Słuchaj. Abrams 154 tony samobieżnej demokracji. Tak. Moskwa wysyła okręty do Syrii. Zgadnij po co? No jak? Wprowadzać demokrację. Mają zapewnić bezpieczeństwo rosyjskim obywatelom przebywającym w zagrożonym rejonie. Wszystkim trzem? Nie, ale. Widać Putin czy zna historię, czytał Mein Kampf. To są, no i ostrzeżenie w Gazecie Polskiej, niebezpieczne wakacje w Egipcie, że nowym prezydentem został członek Bractwa Muzułmańskiego i to ma w jakiś tam sposób spowodować niebezpieczeństwo dla turystów. Szczerze wątpię. No, Egipt żyje z turystów i żeby nie wiem, jaki tam muzułmanin siedział, to na pewno sobie nie przykręci tej śrubki. A kto się Gazeta Polska, bardzo mądrze. No. A jeszcze jest fajna rzecz. Słuchaj, Ministerstwo Kultury wydało 400 tysięcy złotych na promowanie sztuki, w której ma występować Sasha Grey. Nie żartujesz. Aktorka brutalnych filmów porno, próbująca robić karierę muzyczną. Sasha Grey jest aktorką filmów porno, naprawdę. Jest brzydka? Brzydka jest? Ale może. Ale może ci wagino amatorom się podoba. Spornie się podoba. Podobno robi wszystko. Tak, ale to jest jakaś sztuka przez jakiegoś tam gościa, Warlikowski się nazywa, tak, który robi takie sztuki obsceniczne, wiesz, o pedałach i w ogóle takie, no aż się oglądać nie chce. Drodzy miłośnicy a w tym sztucy, będziemy. Jeżeli będziecie płacić za to, że jakiś facet leczy się ze swoich skrzywień, to gratuluję wam. Nie płaćcie lepiej, nie, naprawdę szkoda kasy. A tu jest fajny numer jeszcze, bo dyrektorem artystycznym tego teatru, który dostał dofinansowanie, jest właśnie ten Krzysztof Warlikowski, o którym wspomniałem, a w Radzie Programowej obok Małgorzaty Szumowskiej, autorki filmu Sponsoring, taki soft porno o prostytutkach, zasiada minister Michał Boni. Brawo. O, może dostanie karnecik do agencji. Panowie ministrowie, wyluzujcie, naprawdę. Oglądajcie pornole, ale w zaciszach domowego ogniska. A wiesz, ile dostali piłkarze za to polscy, że byli najgorszą drużyną na mistrzostwach? No ile? 6 milionów. No, złotych. No jeżeli Smuda dostał 5, to oni 6. Brawo. To na tylu, brawo. A to jest Polska. Do widzenia Państwu.